To co, zaczynamy? Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ten rok obecny był w życiu moim, mojej rodziny dość taki trudny, jak delikatnie rzecz ujmując. Wiele zmian, bardzo takich radykalnych, trudnych. Ci, którzy mnie znają, tak jak mówię, wiedzą o co chodzi. Ci, którzy nie znają, nie chciałbym teraz o tym mówić. W każdym razie wspominam o tym tylko dlatego, że w tych trudnych chwilach jakiś czas temu zadzwonił ktoś do mnie, no, żeby pocieszyć, wesprzeć. I no, przez telefon tam, wiecie, no, przez telefon nie można przytulić, nie? Ale słowami tak. Nie opowiem całej tej rozmowy, nie była zbyt długa, no, że współczuje nam, że jest myślami z nami. I powiedziała ta osoba jeszcze jedno zdanie, właśnie w tym pocieszaniu. Wiem, co czujesz. Trzymaj się. Było mi naprawdę miło, że ktoś zadzwonił z wsparciem. I teraz nie chciałbym, żebyście źle mnie zrozumieli, ale po tej rozmowie tak zastanawiałem się nad ostatnią częścią tego telefonu. Współczuję wam, wiem, co czujesz. Ta osoba nie wiedziała, co ja czuję. Kto z was wie, co ja czuję? Ale jak ja to odczuwam? Jak ja to przeżywam? Kto z was wie, co czuje osoba, która siedzi obok was? Nawet gdyby wam spróbowała opowiedzieć to, tak? To co to da? I tak zaczęły przypominać mi się różne zdarzenia, takie dość tragiczne. Nie wiem, słyszeliście o takim wypadku, matka z dwójką dzieci jedzie i na przejeździe kolejowym pociąg uderza. Matka przeżyła, dwójka dzieci siedząca z tyłu zginęła. Czy ktoś z was jest w stanie zrozumieć, co czuje ta matka? Ona żyje. Albo inny przypadek, to już jeszcze bardziej drastyczny. Wiecie, takie rzeczy zdarzają się w życiu. Matka z czwórką dzieci poszła nad rzekę kąpać się. Nurt porwał czwórkę jej dzieci. Ona patrzyła i ani jedno dziecko nie przeżyło. Patrzycie na mnie, ja nie zmyślam. Kto z was jest w stanie choć odrobinę zrozumieć, co czuła ta kobieta, co czuje. Rozumiecie, do czego zmierzam? Nikt z nas nie jest w stanie nawet odrobinkę wiedzieć, co czuje druga osoba. Ja dzisiaj chciałbym trochę mówić o cierpieniu. Chciałbym, aby to też był wstęp, obiecałem wam, pewnie nam się uda, że zajrzymy do Księgi Hioba. Tak? Mam nadzieję na 4, 5, może 6. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać nauczań na ten temat. Dzisiaj trochę wstępu, bo Księga Hioba generalnie jest postrzegana jako księga o cierpieniu. Tak? No, trudno sobie wyobrazić
też siebie w takiej sytuacji. Hiob nie stracił dwójki dzieci. Nie stracił czwórki dzieci. Czy ktoś wie, ile dzieci stracił Hiob? A wszystkie, genialnie. Ale co do sztuki chciałbym. Ile? A, studenci Biblii. Zadanie domowe. Tak? Zadanie domowe. W Biblii znaleźć, ile dzieci stracił Hiob. O, niektórzy już Biblię... Ile? Dziewięć? Nie, nie. Dziewięć za mało, 16 trochę za dużo. Nie, nie, nie. Stracił dom, tak? Dzieci. I w końcu stracił również zdrowie. Tak? Nieraz takie obrazki są, jak Job siedzi na tym, żeby nie powiedzieć gnoju, oborniku, tak? Siedzi cały we wrzodach, tak? Ropiejący. Jeszcze mu życie tylko zostało. Nawet żonę stracił. Ona jeszcze była fizycznie z nim, ale my czytamy, że wcale go nie wspierała w tym nieszczęściu. Jest to księga o cierpieniu, ale to tylko tak pozornie, rzecz ujmując, jest ona o cierpieniu. Tam jest dużo więcej ważnych i głębokich treści. Ale dzisiaj chciałbym zacząć od tego, że cierpienie jest. Dlaczego jest cierpienie? Przed chwilą śpiewaliśmy: Bóg jest dobry. Na przystanku niebo, ile razy tu jestem, śpiewacie: Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. Dlaczego ten dobry Bóg pozwala na cierpienie? Dlaczego jest cierpienie? To są pytania, z którymi naprawdę ludzkość zmaga się, odkąd ludzkość istnieje. I my wcale nie jesteśmy społeczeństwem wolnym od tych pytań, od tych zmagań. Skoro Bóg jest dobry i w księdze Hioba możemy znaleźć odpowiedź na to pytanie. Wiecie, zakładam, że wiecie, że to jest najstarsza księga z Biblii. Tak? Teraz już wiecie. Ona nie występuje jako pierwsza w Biblii, ale historycznie została napisana jako pierwsza. I w niej naprawdę jest wiele podstaw objawionych, które pomagają nam dzisiaj zrozumieć świat i zrozumieć rzeczywistość. I gdy czytamy Księgę Hioba, w ogóle zachęcam was, bo gdy mamy się teraz spotykać, tak, i mówić o tej księdze, to chciałbym, żebyście wiedzieli mniej więcej, o czym mówimy. Tam w ogóle Pan Bóg bardzo mało się pojawia w tej księdze. Pan Bóg występuje tylko w pierwszych dwóch rozdziałach. Potem jest długo, długo nic, do 38 rozdziału, wyobrażacie sobie? 38 rozdziałów. Nie ma Pana Boga. I dopiero na koniec Pan Bóg znowu się odzywa. A do 38 rozdziału jest masę nieszczęść opisanych. Narzekania, ból, oskarżenia. No wszystko to, co to zmaganie duchowe tam jest objawione, próba wyjaśnienia właśnie kwestii, dlaczego jest cierpienie. I dopiero w 38 rozdziale odzywa się Pan Bóg i w zasadzie w ogóle nie ustosunkowuje się do tego, co było do 38 rozdziału powiedziane w całej tej księdze. Zaczyna zadawać Hiobowi pytania. I w zasadzie to są retoryczne pytania, bo nawet nie oczekuje odpowiedzi na nie. Chce, aby Hiob zastanowił się nad tymi pytaniami. Pozwólcie, że 2-3 takie pytania wam przeczytam. Nie będziemy dzisiaj dużo zaglądali do tej księgi, ale otwórzmy księgę Hioba przed psalmami. Tak?
Przed psalmami jest ta księga. Dobrze też ją zlokalizować sobie w Biblii. I tam do 38 rozdziału was zapraszam. Do 38 rozdziału. Trzy pytania, jakie Pan Bóg stawia. Wiersz 4. Pan Bóg pyta Hioba, gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Pan Bóg już tutaj mówi do Hioba, że są pewne rzeczy, których ty, Hiobie, nie rozumiesz. Powiedz mi, jeśli rozumiesz. Wiersz 18 na przykład. Czy ogarnąłeś rozumem rozmiary ziemi? Specjalnie wybrałem te teksty. Tu jakie znowu słowo się pojawia? Czy ogarnąłeś rozumem rozmiary ziemi? Powiedz, jeśli to wszystko wiesz. Wiersz 33. Czy znasz porządek nieba? Albo czy możesz ustanowić jego władztwo na ziemi? 39 rozdział, wiersz 26. Czy mocą twojego rozumu, znowu jakie słowo pojawia się? Rozum. Czy mocą twojego rozumu wzbija się jastrząb i rozciąga swoje skrzydła ku południowi? Czy na twój rozkaz wznosi się orzeł i ściele wysoko swoje gniazdo? I tak dalej, i tak dalej. Całe dwa rozdziały, same pytania. Po co te pytania? Pan Bóg chce, aby Hiob, Pan Bóg chce, abyśmy my również zobaczyli kontrast między Nim jako Stwórcą, a nami, jako istotami stworzonymi. Między Jego potężną mocą, a nami. A nam, a my, to przemijanie, nicość, małość, mizerność. Po drugiej stronie mamy Boga i Jego potężną moc. Pan Bóg chce, aby Hiob zrozumiał tę ogromną różnicę, jaka istnieje między nim a Hiobem. I na koniec Hiob odpowiada, 42 rozdział, na koniec Hiob odpowiada, wiersz 2. Wiem, że ty możesz wszystko. Czy my wiemy? Pan Bóg może ile? Wszystko. Mówi, ja wiem, że ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. 5 wiersz. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Jest moim marzeniem, abyśmy na tych spotkaniach z Księgi Hioba zobaczyli Boga. Byli tak jak Hiob. I w pewnym momencie, abyśmy mogli powiedzieć, ojej, ja do tej pory to tak naprawdę tylko wiedziałem, że gdzieś dzwoni. Coś wiedziałem o Tobie, Boże, ale dzisiaj moje oko ujrzało Cię. Ostatnio śpiewaliśmy, otwórz me oczy. To jest naprawdę ważna modlitwa. Potrzebujemy otwartych oczu, aby ujrzeć Boga takim, jakim jest. Bo zbawienie, w jaki sposób jesteśmy zbawieni? Ostatnie kazanie? Po znajomościach. Nie zapamiętaliście tego? Jesteśmy zbawieni w jaki sposób? Po znajomościach, poprzez znajomości. A to jest życie wieczne. Aby co? Aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. To jest życie wieczne. Życie wieczne nie zależy od tego, co robisz. Życie wieczne zależy od tego, kogo znasz. A jeśli znasz Boga, to masz takie znajomości. Takie znajomości mieć w życiu. Co z tego, że znacie jakiegoś prezesa, jakiegoś dyrektora, jakiegoś lekarza, jakiegoś aktora, aktorkę? Co to ma za znaczenie? Ale czy znasz Boga?
A to jest życie wieczne. I Hiob mówi, tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię, przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i w popiele. Ale pominąłem wiersz drugi. Przepraszam, trzeci. Któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Ale to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Ważna rzecz z dzisiejszego spotkania, abyśmy sobie uświadomili, że są takie rzeczy, których nie rozumiem. Są takie rzeczy, których być może nigdy po tej stronie wieczności nie zrozumiem. Możecie powiedzieć na to amen? Są takie rzeczy. I do Hioba to dotarło w końcu. Do niego to dotarło, że są takie rzeczy, nad którymi gdyby się mozolił nawet, gdyby kombinował, nie jest w stanie ich zrozumieć. I między innymi myślę, że taką kwestią jest sprawa cierpienia. Są takie rzeczy, mówi Hiob, których nie rozumiem. Bo ja nie rozumiem tego. Nie wiem, może wy po spotkaniu, jak ktoś wie, niech podejdzie do mnie. Chętnie poznam. Bo przecież w drugim wierszu Hiob mówi, wiem, że ty możesz wszystko. Amen? I dlaczego ten Bóg, który może wszystko, nie uratował dwójki tych dzieci tej matki tam na tym przejeździe kolejowym? Bóg może wszystko, czy nie? To dlaczego nie uratował dwójki dzieci? Czy ten Bóg, który może wszystko, o którym jest mowa, że kieruje kosmosem, tam czytaliśmy gwiazdami, kontroluje lot orła w locie, jastrzębia, który panuje nad przyrodą? Bo po to Pan Bóg stawia te pytania retoryczne Hiobowi, aby on zobaczył tę wielką wszechmoc, wielką potęgę Boga. Ale Hiob w tym czasie siedzi owrzodziały na tym oborniku. I ciągle zadaje sobie pytanie, dlaczego to go spotyka. I teraz mówi, że dopiero zobaczył Boga i nie ma do niego pretensji. I nawet cieszy się, raduje się z poznania Boga. I sam stwierdza, że są rzeczy, których nie rozumie, których nie rozumiał. Ten Bóg nie mógł oszczędzić cierpień Hioba? Bóg jest wielki i potężny. I wiecie, i to ta jego wielkość i potęga sprawiają mi, że jeszcze trudniej jest mi zrozumieć kwestię cierpienia. Bo gdyby może był mniej potężny, to bym sobie wytłumaczył, no, że tu nie mógł może, tak? Nie dał rady. Ale nie mogę tak myśleć, bo Hiob mówi, wiem, że ty możesz wszystko. Dlaczego są takie rzeczy? I wracam do tego telefonu. Ten ktoś mówi, wiem, co czujesz. Nie, nie wiesz, co ja czuję. Jako ludzie, pamiętajmy, jako ludzie doświadczamy tylko własnego bólu. Nigdy nie jesteśmy w stanie doświadczyć bólu drugiej osoby. Nieważne, jak blisko z kim jesteś, nawet gdy jest to żona, nawet gdy rozumiecie się w sposób niezwykły, to nigdy nie wiesz, co czuje żona. Ona nie wie, co czuje mąż. Nie możemy. Nie możemy podłączyć się do układu nerwowego drugiej osoby, tak? I wtedy poczuć, co ona czuje. Ale jest taka planeta we wszechświecie, nazywa się Pandora. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej planecie.
Tak? Niektórzy słyszeli. Tam mieszkają ludzie, nie wiem, czy trudno nazwać, mieszkańcy tej planety nazywają się Navi. Tak? Oni mają swój język. Cameron odkrył tę planetę, wielki odkrywca. I ci mieszkańcy Pandory mają swój język, pandoriański. Tak? I tam jest takie szczególne słowo w tym języku. Ono się może pojawi teraz na ekranie. Tse, haj, lu, tak? Jest to słowo? Tsa hej lu, pomyliłem. Tsa hej lu. Ktoś zna pandoriański język? Nie? Tsa hej lu. Tak, o. Widzę, że mój syn zna ten język, on dużo języków zna. Widzieć, tak? Ale to, nie, szczególnie to słowo oznacza więź. Więź. Do więzi tej na Pandorze, nie wiem, kto wie, co służyło? Wszyscy mieszkańcy, nawet zwierzęta tej planety mają warkocze. Tak? Takie długie warkocze i na końcu tych warkoczy są takie zakończenia. I gdy jeden osobnik, obojętnie, czy zwierzę, czy połączy się tymi warkoczami, to wtedy pojawia się to słowo tsa hej lu. Tak? Dokonało się tsa hej lu, czyli zostało połączone, połączenie nastąpiło, więź. I wtedy ta jedna osoba widzi, czuje to, co czuje ta druga osoba. To jest jedyna planeta we wszechświecie, gdzie jest możliwe poczuć, co czuje druga osoba. Cameron dlatego tak to wymyślił, bo w nas jest tęsknota, aby być na takiej planecie. Ale póki co nie żyjemy na Pandorze. Póki co żyjemy tu i teraz. Nie mamy warkoczy, nie mamy tsa hej lu. Nie możemy podłączyć się do układu nerwowego drugiej osoby i poczuć to, co ona czuje. Na tej ziemi ból innych dociera do nas tylko zawsze jako nasz ból. Wiedzieliście o tym? Ktoś kiedyś mi mówił, żeby zrozumieć ból zęba innej osoby, musisz sam mieć ból zęba. Ale to i tak nic nie zmienia. Bo mój ból zęba jest na pewno inny niż wasz ból zęba. Ból innych dociera do nas tylko i zawsze jako nasz ból. I tylko tyle możemy cierpieć, ile może cierpieć jeden człowiek. A wiecie, że cierpienie jest na ziemi. Nie chciałbym dzisiaj was epatować tym cierpieniem, ale gdy patrzymy na głodującą Afrykę, Koreę Północną, uchodźcy na przykład teraz, tysiące ludzi. Ale my patrzymy na te masy. Zastanawialiście się kiedyś, że te masy składają się z pojedynczych jednostek? Zauważyliście to? Nie, my już nawet nie zauważamy tego. My patrzymy na te masy w telewizji, a przecież te masy składają się z każdej pojedynczej osoby, a każda pojedyncza osoba to jest odrębny układ nerwowy. Mają też żołądki, umysły, boli ich głowa, coś przeżywają, cierpią. Każdy z tych tysięcy, milionów na tej ziemi cierpi jako jednostka. Diabeł też zadbał o to, abyśmy tak tego nie postrzegali. Człowiek może cierpieć tylko tyle, ile może znieść jako jednostka. Nic więcej. Bo jeśli więcej cierpisz, no to musi przyjść śmierć. Tak? W czasie wojny Niemcy torturowali ludzi. W czasie wojny, to zawsze tak było, ale akurat najbliżej nas historycznie.
I niektórzy tak długo cierpieli, nie wyjawiając żadnej tajemnicy, aż do śmierci. Końcem cierpienia jest śmierć. Jest taki filozof, był Nietzsche. Nietzsche kojarzy się źle, nie? Jako filozof. Ale jedną rzecz mądrą, ja nie wiem, może więcej tam mądrych rzeczy napisał, ale jedna taka mądra rzecz, jedno zdanie, które znalazłem w internecie, brzmi tak. To autorem jest Nietzsche. W końcu każdy doświadcza tylko samego siebie. Koniec cytatu. Miał rację? Miał rację. Każdy doświadcza tylko samego siebie. Kiedy smucimy się ze smutnymi, a Biblia zachęca nas do tego, nie? Kiedy płaczemy z płaczącymi, a Biblia zachęca nas do tego. Kiedy cierpimy z cierpiącymi, to wciąż odczuwamy tylko nasz smutek, tylko nasze cierpienie, nigdy kogoś innego. Wiedzieliście o tym? Jeśli nie, to dzisiaj takie odkrycie dokonujemy. I dlatego ktoś, kto wam mówi, nie martw się, czuję twój ból, wiem, co czujesz, to od tej pory co mówimy takiej osobie? Idź precz, kłamco. To już tak radykalnie. Nie, nie, bo ktoś robi to w dobrej wierze oczywiście. Ja zaznaczałem, ja absolutnie nie mam żadnych pretensji. Tylko my tak nieraz mówimy, nie, przytulamy, wiesz, wiem, co czujesz. Nie, my czujemy tylko to, co my czujemy. My jesteśmy w stanie tylko czuć własny ból. Nigdy drugiej osoby. Także czuję twój ból, to nie jest prawda. Człowiek doświadcza tylko siebie. Ale jest jeden wyjątek we wszechświecie. I on nie dotyczy Pandory. Kogo dotyczy? Jezusa. To jest jedyny wyjątek we wszechświecie. Pan Jezus wiszący na krzyżu. Pan Jezus, i teraz uważajcie, bo to będzie trudne. Trudne intelektualnie do zrozumienia. Ja tego nie wiem, nie rozumiem, ale wiem, że tak jest, bo Biblia mi tak mówi. Pan Jezus na krzyżu odczuwał ból i cierpienie całej ludzkości. Jesteście w stanie to zrozumieć? Nie, ale tak jest. To jest jedyna istota we wszechświecie. Pan Jezus na krzyżu czuł, rozumiał, był podłączony tym warkoczem do każdego z nas. On na krzyżu nawet wiedział, co ty teraz czujesz. Wiecie, myśmy dzisiaj przyszli tutaj, fajnie śpiewaliśmy, wielu z was jest uśmiechniętych, wielu z was jest zamyślonych, ale może ktoś przeżywa naprawdę trudne chwile. Przyszliście może z przyklejonym uśmiechem. Ja nie wiem, co wy czujecie, ale jest ktoś, kto wie. Jest ktoś, kto wie, kto zna twój ból, kto zna twoje cierpienie. A na dowód tego jest tekst w Biblii, w Księdze Izajasza, 53 rozdział. To jest ten słynny 53 rozdział o męce Pana Jezusa na krzyżu. I tam tylko jedno zdanie, wiersz 4. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. Jeszcze raz? On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. A On był zbity i umęczony przez co? Przez nasze choroby. Nasze cierpienia tak Mu ciążyły tam na krzyżu.
bo On te cierpienia wszystkie wziął na siebie. My nie jesteśmy w stanie unieść jednego cierpienia w życiu tylko, czyjego, swojego. A On wszystkie nasze cierpienia wziął na siebie. A my myśleliśmy, że On przez Boga zbity jest i umęczony. Nie przez Boga. Wiedzieliście o tym? Cierpiał bardziej niż możemy to zrozumieć. Suma wszystkich cierpień, bo ja doświadczam tylko własnego cierpienia. A On wszystkie zsumowane cierpienia wszystkich ludzi na ziemi w przeszłości i teraźniejszości wziął na siebie. A co jest źródłem wszystkich cierpień? Grzech. I cały ten grzech i konsekwencje grzechu, a konsekwencją grzechu jest cierpienie, Jezus wziął na siebie. Pan Jezus na krzyżu czuł za wszystkich. Jak to możliwe? Nie wiem. Są rzeczy, których nie wiem. Są rzeczy, których nie rozumiem. Ale wiem, że ból, który ja znam tylko indywidualnie, On poznał w całości. To jest dokładnie ten sam Bóg, który objawił się Hiobowi. To jest ten sam Bóg, który uczy orły latać. Który stworzył kosmos. To jest ten sam Bóg. I On cierpiał bardziej niż ktokolwiek z ludzi, nawet Hiob, jest w stanie pojąć i zrozumieć. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem wszystkiego, ale wyczuwam, gdzieś wewnętrznie wyczuwam i to jest ta pewność, którą mam wewnątrz, że odpowiedzią na wszystko jest krzyż, bo to tam na krzyżu Pan Jezus to pokazał. Przeżywam trudne chwile w życiu. Ten rok nie był łatwy. Ale nie mogę oskarżać Boga o moje cierpienie. Bo wiecie, czym ono jest w porównaniu do cierpienia Jezusa na krzyżu? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Czym jest cierpienie Hioba w porównaniu do tego, co Pan Jezus przeżywał na krzyżu? Hiob cierpiał tylko jako Hiob, indywidualnie. Pan Jezus wziął cierpienie Hioba, moje, twoje, każdego z nas i poszedł z tym na krzyż. Hiob zobaczył, że Bóg jest stworzycielem, że ma wielką moc. Ale Pan Bóg chciał i po to było to potrzebne otwarcie oczu Hioba. Pan Bóg chciał, aby Hiob i abyśmy my również zobaczyli Boga nie tylko jako stworzyciela, ale również jako odkupiciela. Pan Jezus nie ukrywał nigdy rzeczy trudnych. Pan Jezus mówił, na świecie ucisk mieć będziecie. Czyli co będzie na świecie? Będzie cierpienie. Ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Ale ufajcie, przyjdzie kres temu cierpieniu. Z tą ziemią jest związane cierpienie. Nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania. Dlaczego ten wszechmogący Bóg, który pokazał się Hiobowi, nie może pewnych rzeczy, mimo że może? Dlaczego nie robi pewnych rzeczy, mimo że ma taką moc? Zapraszam Was na tych spotkaniach z Księgi Hioba. Będziemy znajdowali na to odpowiedzi. Zobaczycie, jak one będą odkrywcze. A już dzisiaj nie mogę się doczekać ostatniego spotkania z Księgi Hioba. Wiecie, to będzie... Zaznaczcie sobie gdzieś w kalendarzu, nawet gdybyście mieli na urlop wyjechać, bądźcie tu. To jest jedno, uważam, z największych odkryć moich dotychczasowych, z mojego poznawania Biblii. Aż teraz czuję ciarki na plecach. Ale musimy troszkę poczekać.
jeszcze na to. Dzisiaj chciałbym tylko, abyśmy spojrzeli inaczej trochę na Boga. Nie tylko Boga, który jest wszechmogący, ale na Boga, który również cierpi. I to cierpi tak, że nie jesteśmy w stanie tego pojąć. Nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Wiecie, ja nie wiedziałem, że dzisiaj będę o tym mówił. Decyzję podjąłem wczoraj. A wiecie dlaczego? Bo wczoraj przeczytałem, aż ksero sobie zrobiłem, w pewnej książce, króciutki artykulik, 1,5 strony. Przeczytam wam. I gdy przeczytałem, to wiedziałem, że muszę się z wami dzisiaj tym podzielić. Posłuchajcie i to będzie puenta. Możesz się poczuć, tu nawet jest data, jakbyście chcieli wiedzieć, 23 września. Kiedy był 23 września? Wczoraj. To na dowód tego, że ja to wczoraj czytałem. Tak? To nie są przypadki. Możesz się poczuć naprawdę przygnębiony, gdy zastanawiasz się nad światem, przyglądając się codziennym wiadomościom przekazywanym w środkach masowego przekazu. Jeśli wiosną zaraza nie zniszczy twoich pomidorów w ogródku, to zrobi to zaraza latem. Niektórzy to znają. Bliscy i przyjaciele, nawet małe dzieci umierają przedwcześnie na raka. Uszkodzone szyby roponośne tryskają strumieniami czarnej mazi, zatruwając wielkie obszary oceanów i nikt nie może temu położyć kresu. Piękne róże mają zdradliwe kolce. Jakby tego wszystkiego było mało, gwałtowne trzęsienia ziemi obracają w kupy gruzów domy i miejsca pracy, zabijając i okaleczając ludzi. Na drugim końcu świata tsunami zaskakuje turystów i tubylców, pozbawiając życia jednych i drugich. Dodaj do tego chaos wojenny, głód, destabilizację polityczną, a będziesz miał dość powodów, by odczuwać przygnębienie. Nie ma co do tego wątpliwości. Wiadomości przekazywane w naszym świecie chorym na grzech są przygnębiające. Nie jest to przyjemny obraz. Ale choć wymaga to panowania nad umysłem, odwróćmy monetę i przyjrzyjmy się uważnie temu, co dobre i piękne. Moneta ma zawsze dwie strony. Odwracamy. Choć grzech straszliwie wypaczył nasz świat, to jednak jest w nim nadal dużo zdumiewającego piękna, które dowodzi stwórczej mocy i majestatu Boga. Tak więc nadal możemy znaleźć rajskie wyspy. Tam na wakacje jeździmy, nie? Wspaniałe wodospady, ciche plaże, spokojne lasy, barwne rafy koralowe, jeziora gładkie jak lustro, niezwykłe zachody słońca na pustyni, szerokie przestrzenie oceanów, strumienie skrzące się w słońcu, wyniosłe góry, piękne parki nad jeziorami i tak dalej, i tak dalej. Gdy przyglądamy się całemu temu pięknu, z pewnością ono się liczy. Jednak całe to piękno blednie w porównaniu z objawieniem miłości Chrystusa, który ofiarował siebie na Golgocie. Fizyczne cierpienie Chrystusa na krzyżu było straszne, ale stało się niemal nieodczuwalne w porównaniu z Jego męką rozdzielenia z Ojcem. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Wołał Jezus z krzyża. Niewątpliwie ukrzyżowany Chrystus doświadczył tego, co najgorsze w naszym chorym na grzech świecie. Nie ma bardziej przygnębiającej wiadomości. Jednak druga strona Jego śmierci i zmartwychwstania sprawia, że ta najstraszniejsza historia staje się jednocześnie najpiękniejszą. Dobra nowina jest taka, że Chrystus pokonał szatana. Amen. Chrystus miłuje mnie tak bardzo, że zapłacił najwyższą cenę za moje grzechy, abym mógł żyć wiecznie. Amen. Mój Bóg i Zbawca jest moim Królem. Oto najpiękniejsze ze wszystkiego, co piękne. Panie, nie rozumiem zła. Powiedzcie do kogoś, kto siedzi obok was. Odwróćcie się. Nie rozumiem zła. Nie rozumiem cierpienia.
Panie, nie rozumiem zła, które widzę w świecie, ale ufam, że pewnego dnia mgła zostanie rozproszona, zapanuje wieczna harmonia i wszystkie krzywdy zostaną naprawione. Nie obiecuję wam odpowiedzi na wszystkie trudne pytania, ale na niektóre, spotykając się tutaj, znajdziemy odpowiedź. Zapraszam was do tej wędrówki. Niech Bóg będzie uwielbiony. Amen.